Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z God of War. Jesteśmy właśnie w Alfheimie, o jeśli dobrze pamiętam. Tak, i będziemy tutaj szukać światła. Tak. O, to jest ta szybka podróż. Ja mogę coś... Aha. Okej. Tylko za bardzo nic mi to nie da. Aha, bo to też jest sklep Broka. Okej. To jak wyjdziemy z tego, to chyba będzie Alfheim. Wow, jak tu zielono. Jak pięknie. Witajcie w Alfheimie, panowie. Zobaczycie... światło. Ledwo je widzę. Coś jest nie tak. Widzisz tę kolumnę światła w oddali? Znajduje się w środku świątyni. Musimy się tam udać. Okej, a czemu jest coś nie tak? Nie. Jeszcze nie teraz. Co się dzieje? Nie! O nie. By przywrócić magię Bifrostu, musicie wkroczyć do światła! Ale uważajcie, aby nie dać się dać! Nie! To by było na tyle. Aby nie dać się! Nie zginęła, prawda? Nie. Raczej nie. Została wessana. Chodźmy. Pewnie do Midgaru. On sama mówiła, że jej nie pozwalają stamtąd odejść. Bo nie wiadomo dlaczego. Spójrz na to miejsce. Trzymaj się blisko i niczego nie dotykaj. Niczego nie dotykaj. Okej. Okay. Trochę się boję. Nie wiem, co tutaj możemy spotkać. Dobrze. Co to jest? Mówię, niczego nie dotykaj. Dobra. Pozbierajmy hajsy, skoro możemy. Czy tu coś jest? No, wygląda jakoś tak... Wow. Te drzewa. Myślę, trochę wrażenie, jakby... Czy w środku w ogóle jest tego noc? Coś świeci? Mam wrażenie, jakby... Nie wiem. Jakbyśmy byli tacy mali. Chyba to zabiłeś. No, przykro mi bardzo, musimy jakoś przejść. Okej, okay, przynajmniej pada po jednym uderzeniu. Nie nasza sprawa, chłopcze. Skup się. Oj, tam nie nasza sprawa. Wszystko jest naszą sprawą. Ej, tu jest jakaś dźwignia. Chyba. Nie, to jest włócznia. Ktoś tu umarł. Znowu wszędzie umarlaki. Ja nie wiem, co za świat. Wszędzie umarlaki. O, ten umarlak coś zostawił. Tam coś jest. Pytanie co? I właściwie czemu mogłam to zniszczyć? Chłopcze, tutaj. Tak jest. Yes, sir. Co mówią? Coś o odwiecznej wojnie o światło. Nie rozumiem. Skoro obie strony go potrzebują, czemu się nie podzielą? Trwa odwieczna wojna o światło. Oczywiście chodzi o światło, którego potrzebuje Bifrost. Chciwość to bardzo częsta przyczyna wojny. To jest skrzynka. Może to nam odblokowało skrzynkę, po prostu tylko jej nie zauważyłam wcześniej. Tutaj chyba nic nie ma, okej. Wow. Oślepia mnie to światło. Co to jest? Mordują elfy światła. To wojna, która dobiega końca. Ci w szatach przegrali. No, tak jakby. Wow! Uwaga! No!
to za bullshit? No! Na prawo! No latające skurczybyki, no kurde. Się nauczyły latać i dupa zbita teraz. No. Gotowy do akcji. Okej, załatwiłam go? Czemu nas atakują? Nic nie zrobiliśmy. Przybyliśmy tu. Będzie więcej. To już chyba wystarczający powód. Jakieś ciemne elfy. W przeciwieństwie do elfów światła z Elfheimu, ciemne elfy gnieżdżą się zwykle w ciemności. No shit. Myślałam, że wcale nie dlatego się nazywają ciemne elfy. Może dlatego tak pragną pozbyć się światła, umieją latać i do tego wydają się sprytniejsze od większości wrogów, z którymi walczyliśmy do tej pory. Ich broń sprawdza się zarówno w walce wręcz, jak i na dystans, trochę jak topór ojca. No. Niestety. Będą mnie wkurzać, bo latają. Skąd to się w ogóle bierze? Tak! Oh yeah! Dobra, a gdzie ten drugi? Nie. O, czekajcie, bo tutaj są jakieś dzbanki. Tak, poluję na dzbanki. Dobra, żadnych skrzynek tu nie widzę. Aha, to jest ta broń ich. Przynajmniej zbliżamy się do światła. O, skrzynka. To jest ta skrzynka dla młodego. Kolejna część szyfru. Spróbuję coś ułożyć. Dwa z czterech. Ciekawe, po co nam ten szyfr w ogóle? Do czego on się przydaje? Okej. Bardzo tu ładnie, tak. Zaraz, faktycznie syni? Elficko. Tak elegancko. O! Znaczniki obszarowe kompasu. Kiedy kompas staje się złoty, w pobliżu jest dostępny jakiś cel. Przeszukaj okolice i znajdź wskazówki. Yes, sir! Spójrz, tam jest zaplątana łódka. Aha, te się odnawiają. No właśnie, jest tam zaplątana łódka. A jak mam to zrobić niby, żeby... może muszę jakiś specyficzny sposób, czekajcie. O, kowal. W jaki sposób dotarłeś tu przed nami? A to ten! Mam, że światy łączy tylko jedna droga. Może i dla was to jest jedyna droga. Ale krasnoludy mają swoje sposoby. Lol. Odpowiedz na pytanie. Ta dziecięca ciekawość świata. Kiedy ma się tyle wiedzy co ja, niewiele spraw pozostaje zagadką. Wiem, gdzie można znaleźć egzotyczne surowce i jak je przekształcić w niewyobrażalne dzieła. Amator może pomyśleć, że to magia. Bo... chyba się nie dowiemy. Niech ci będzie. Dzięki magii. Zadowolony? Super, dużo nam to powiedziało. Sindri... zawsze byłeś taki... czysty? Czysty. Chciałbym. Nie, byłem takim samym brudasem jak każdy inny krasnolud do czasu, aż wiedźma Vanów mnie naprostowała. Z pomocą magii odkryła, że na wszystkim wokół nas żyją setki tysięcy maleńkich stworzonek. Tak małych, że ich nie widać. Nie. Afe. Naprawdę. A gdy przenikną do organizmu, to chorujesz. Ale wiedźma zdradziła mi, że pewne drewno, dębina... może je odstraszać. Więc teraz wszystkie rękojeści robię z dębu. Wiesz, myślę o takich rzeczach. O, bratko. Okay, wracam do pracy. Powariował. No cóż, każdy ma swoje fetysze i swoje dziwne zachowania. Nie wnikajmy. Dobra, na razie nic nie chcę ulepszać za bardzo, tylko się zastanawiam. Trzeba będzie zrobić tak, żeby te
za jednym zamachem pewnie zbić te co się. Jakoś jeszcze rozglądam, czy coś tu jest, ale chyba nie. Dobra. Ustawmy się odpowiednio. Yeah! A tu? Tu coś? Nie. Nic. Tu też nic. No dobra, no to bierzemy łódkę. Nie mamy wyjścia. Już myślałam, że wskoczy. Nic nie mówiłem. Cały czas coś do ciebie gada. Dobrze. Ej, on słyszy głosy. To jest nienormalne. Weź go i naprostuj. Kratos. Weź mu coś, wybij z głowy, nie wiem. Zrób coś. Boję się. Coś go opętuje. O tym świecie? Niewiele. Mówiła tylko, że elfy żyją w izolacji, bo ciągle walczą o światło. Tu mają nawet... Co to? Ała. To aż boli po oczach. Aha! To jest jakiś epicki przedmiot. Nektar czasu odnowienia. Łyk rosy z drzewa świata zapewnia trwałe korzyści. Wartość czasu odnowienia wzrasta stale o 2. Ale fajnie. Nie wiedziałam, że takie rzeczy. Gdzie mamy płynąć? Mamy płynąć tam. Tam jest coś dziwnego. A co jest tu? Chłopcze, nic nie mówiłem. Dziwne, mógłbym przysiąc, że coś... No mówię. Co się dzieje? On zostaje opętany! Głosy! Nie słyszysz? Nic nie słyszę. Już cichną. Słyszałem krzyki. Wiele głosów, wściekłych. Naprawdę ich nie słyszałeś? Nie. Czułem... zło. Okej. To brzmi strasznie. Nie, tędy chyba nigdzie się nie dostaniemy. To tak w kółko będzie lecieć. Dobra, już płynę do celu. Nie lubię pływać łódkami w grach jakoś. Tam coś jest, jakby. To jest jakieś... Aha, to jest zwykłe światło. Dobra. Spójrz, może z nimi porozmawiamy? Nie. A jak trzeba im pomóc? Nie wchodzą nam w drogę, więc nas nie obchodzą. Ale nie może... obchodzą nas. No. Kratos, jesteś niemiły. Au, mi łódka zakręca dziwnie. Nawet nie mogę zdecydować, żeby tam pójść. Niestety. Czy ja mogę tu jakoś wysiąść? Nie. Musimy płynąć dalej. Kurczę, no nie lubię pływać w grach, no. Jakoś nigdy mi to nie wychodzi dobrze. Spójrz na to. Wow. To musi być ta świątynia. Czemu nagle płyniemy tak szybko? Okej. Okay. Jestem ciekawa, czy uda nam się napełnić światłem. Tam jest przestrzeń. Szkoda, że elfy żyją w niezgodzie. Alfheim to przepiękne mi. Niebieskie drzwi! To musi być wejście! Chodźmy! No, ten Alfheim jest fantastyczny. Chłopcze. Co oni robią? Założę się, że nas nie dopuszczą do tego światła. No. Most zniknął. Zakryli kryształ tym czymś. Czemu? Aby zatrzymać posiłki. Bulnada! Skup się, chłopcze! Puszczę, badanina! Ostrożnie!
A macie. Niedobre ciemne elfy. Dostaniecie po tyłku. A, bo nie widzę. Nie widzę, dokąd strzelam. To mi trochę nie weszło. A, macie. Noż. Kopane jedne latające szczury. Ha! Uwaga, ojcze! No. Normalnie zachciało się latać elfom. Skubańce jedne. Oddawać mi wszystkie skarby. Czemu nic nie zostawiacie? Co to jest? A nie, może... Dobra, tu chyba mamy nie wpadać. Wow, nie to. Aha, to rozumiem, że mamy tam zejść jakoś. Nie da się tu jakoś wejść gdzieś? Nie. Nie, nie mogę tu zejść w ogóle. Tam się nie da za bardzo nic strzelić. Na pewno się tu nie da wejść? Nie. No dobra, no to nie wiem. Tym? Dobra, coś się stało, tak sądzę. Tak, ja też, ale nie mam bladego pojęcia co. No co? Znowu? Ogień! Uwaga! Uważaj z tyłu! No szybko, Kratos, wykończ go, bo znowu wleci w powietrze. No... Weź się o mnie, człowieku! Znaczy, elfie. Dlaczego nas atakują? Boże. To nie miejsce dla nas. Bo chcemy zabrać im światło, tak? Weź nie zadawaj głupich pytań. Lubią atakować całą grupą. Ojciec może rozbijać ich rój mocnymi ciosami lub parowaniem. Super, fantastycznie. Chcę uruchomić to coś. Nie wiem, co to jest, ale... Chwila. Połączone razem przypominają runę. Ale to bez sensu. Chodź, wracamy do łodzi. Aha. Ciekawe, gdzie teraz płyniemy. Bo ja nie mam bladego pojęcia. Co tu się dzieje? Niemalże romantycznie, tak na jeziorze. Nie wiem, płyniemy w tamtą stronę. To jest kilka szkoda, że elfy żyją w niezgodzie. Alfheim to przepiękne miejsce, ale wojna wszystko psuje. No, jak zawsze. Patrzysz na to oczami dziecka. Na wojnie żołnierz widzi piękno w rozlewie krwi wroga. Matko. Reszta traci sens. Czasem nawet bezpowrotnie. Ty... sporo o tym wiesz, prawda? Wojny toczy się w dwóch celach. Przetrwania lub zysku. Bitwę może wygrać lepsza armia. Ale wojnę wygrywa ten, kto jest gotów poświęcić wszystko dla zwycięstwa. No, Kratos jest taki bardzo właśnie nastawiony na wojnę, no ale trudno się mu dziwić. No, natomiast Atreus to raczej nie. No, ale to tak typowe podejście, nie? Ojcze! Kolumny i pierścień tworzą elficką runę!
Okej. No to nie wiem, rysuj na piasku. Co jest napisane? Beze mnie lub pode mną, licz się ze śmiercią bystrą. Lecz wewnątrz ciebie jestem życiodajną iskrą. Tak, woda pasuje. Okay. O nie, znowu głosy w głowie. To znowu głosy, ale inne. Mniej gniewne. Prosiły o pomoc. To te jasne elfy pewnie. Jesteśmy tu po światło. Nie obchodzi mnie, czym są i czego chcą. Ciebie nic nie obchodzi. Masz coś do powiedzenia? Nie. O matko. Lugr. Bo jeszcze mu rozsadzą głowę temu młodemu. Co się tak dalej pójdzie. Ło! Normalnie Mojżesz. Rozstępuje się woda. Oż, kurde, epicko. Głosy, które słyszałem, ciężko było je rozróżnić. Ale wydaje mi się, że w tle słyszałem mamę. To niemożliwe. Wiem, co słyszałem. Atreusie, dosyć. Ten wygląda inaczej. Spójrz na te rogi. Staj za mną. Ups, czyżby to jakiś dowódca elfów? To nie brzmi dobrze. O-o. Żeby ich chroniło. Żeby ich chroniło coś. Mam wrażenie, że... A nie, ta pór działa. Może nie trafiłam. No, czekaj no. Wow. No. Szalej, nie pytaj co dalej. Noż. No nie. Co? Toż to? No. Ach, nie mogę. Uważaj, ojcze! Dobra, włączamy szał i się nie będziemy pierdzielić z tymi elfami. Złapie się za nogę zaraz i tyle z tego będzie. Nie, jeszcze? Uwaga! No super, tylko nie mogę go załatwić, bo on lata! Skupaniec jeden. Oh my god, dobra, nienawidzę tych latających. To są najgorsi wrogowie ever. Skrzynka Norn. Została zamknięta runiczną magią. Znajdź i złam 3 pieczęcie, aby otworzyć. No. 3 pieczęcie. Tam jest jakaś skrzynka. Czekajcie. Dobra, rozejrzymy się, bo to jest dosyć istotne. Teraz, żeby znaleźć te runy. Myśmy przyszli stąd. Nie, stąd, bo tutaj był ten piasek. Czy tam była runa? Nie. Tam coś niedobrego się dzieje. Aha, tędy się nie dostanę. Dobra, co to jest? Jakaś dodatkowa kasa? Tak. O, tu się coś świeci, ale czy to jest runa? Czy to się po prostu świeci? Boże, przecież teraz mi się wszystko będzie mylić. Hmm.
trzy pieczęcie. Tu gdzieś może coś widać? Chyba nie. Tu mi się wszystko odbija i... Nie, tam się nie mogę dostać. Tą skrzynkę. Tam jest coś dziwnego znowu. Dobra, spróbujmy najpierw to machnąć. Cokolwiek to jest. Aha. Ten korytarz doprowadzi nas do świątyni? Przekonamy się. No dobra, ale nadal... Nie wiem, gdzie te runy. Czekajcie. Czyli widać stąd na przykład. Ja nie wiem, jak bardzo niektóre runy są oddalone. Wtrąż się do mnie. No idę, idę. Tu jest też coś, co mnie intryguje. Okej. Okay. Tam się nie mogę dostać nawet. Cały czas mi coś świeci na niebiesko i po prostu się odbija światło pewnie. No, to jest wszystko zamknięte, rozumiem. Nie ma przejścia. Tu nie wiadomo co to. Chyba, że da się to otworzyć jakoś? Nie. Okej. Zobaczmy co jest tutaj. O, to można otworzyć. Tam coś jest interesującego. Dobra, spróbujmy to otworzyć. To pewnie otworzy nam potworki. Przygotuj się. Co? No, czekaj, najpierw pójdziemy tędy, bo tu jest srew. To jest, wygląda jak jakieś więzienie w ogóle. Chciałam napełnić to ogłuszenie, ale już... Mam nadzieję, że było warto. Zrezygnowałam. Oj, tam to był jeden potworek, hej. Nie marudź. Aha. Się tędy chyba nie przebijemy. Chociaż może? O nie, widzę, że to jest ten... taki bardziej skomplikowany. No bo stąd chyba nie trafię. No. No dobra, to może sobie jednak darujmy. To jednak. To jednak. Dobra, gadam od rzeczy. Martwi mnie, że tych run nie ma. O, tu też coś jest. Martwi mnie, bo ja chcę runy. Ale lipa. Może jest gdzieś z dołu będzie widać. Chociaż mam ciągle wrażenie, że tu jedną widzę. Ale nie mogę jej jakby stąd, tylko bym musiała jakby stąd albo... Albo tam wyżej, jakbym była. A nie mogę się tam dostać. Jestem pewna, że tam runa to... Ta runa tam jest. No cóż. Okej, zamrożeni machy. No tu jest ta runa! Dobra, na szybko. Bardzo sprytnie. Ja chcę tą runę. Jak mam to zrobić? A mogę tak pięściami?
O, dobra, jest. Mogę pięściami, super. Dobra, trzeba się rozglądać za większą ilością. Zostały dwie. Tam to nie jest nic chyba, a tutaj... Chyba nie widzę. Dobra, nie mam bladego pojęcia, gdzie te runy na razie. Tu była skrzynka. Ale ona jest chyba zasłonięta, nie wiem. Myliłeś się wtedy. Posłamy lepiej niż ktokolwiek. To była ona. Ona odeszła, chłopcze. Koniec tematu. Dobrze. Czy tu coś jest? Może jakaś runa? Jezu, tu jest tak niebiesko, że jakby nawet była runa, to jej nie rozpoznała chyba. On już tam coś poleciał, a co to robi? Aha, to sprawi, że będziemy mieli wyjście jakby. No dobra. Tamten potworek jest zablokowany, wszyscy są zablokowani. Idziemy. Też w sumie powinniśmy już kończyć powoli. O, tutaj jest jakieś do rozwalenia. Run żadnych nie widzę. Kurczę. Boję się, że z czasem będzie naprawdę ciężko odnajdywać te runy. Łaki. O, tu mamy dzbanuszki. Dobre dzbanuszki. Niam, niam. Czy mogę tu wejść? Nie. Smutek. No to musimy tu wejść. Wow! Zostaw go! Okej. Wow! Porwali mi Atreusa! Jak oni mogli? Bez czele jedna. Wow, ale długo ten szał teraz trwa. To chyba tak specjalnie do tego momentu. Nie wiem, jak mam się tam dostać. Trzymaj się, chłopcze! Walcz! Ojcze, szybko! Aha. Chyba, że tak. A, kółeczko, 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 kółeczko. Wredne, ciemne elfy! No, zostawcie mojego chłopaka, no. Kradzieje jedna. No i zwiał. Okej, więcej tego badziewia latającego. O, matko, denerwujecie mnie tylko, naprawdę. Umieraj. No, dobij go, Kratos. Tak, wykorzystaj, aby kupić umiejętności. Spoko, spoko. Staram się to robić na bieżąco. O, tam spadł. A nie, to jakiś inny koleś. To jest to niebieskie światło. Ciekawe, dlaczego... Znaczy, pewnie będziemy te mosty robić potem. Tak mi się wydaje. Z pomocą Atreusa. O, tam widzę jakąś skrzynkę, ale znowu oplecioną. Czy tam widzę runę? Czy znowu jakiś dziwny most? Nie. To chyba most. Nie wiem, nie wydaje mi się, żeby były tak daleko już teraz.
Dobrze, moi drodzy. Będziemy kończyć na razie. Czy ja stąd przyszłam? A, tutaj właśnie by stworzyło most. No, racja. Dobra. Póki co będziemy kończyć. Ja dziękuję wam bardzo za obejrzenie i usłyszymy się w kolejnych odcinkach z God of War'a. Nie wiem, gdzie te runy. Kurczę, jest mi smutno, bo chciałabym to rozwinięcie życia przede wszystkim. Ale jakoś mi nie idzie z tym. No nic, może się jeszcze uda. Zobaczymy. Ja na razie wam dziękuję. I do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się ciepło i pa, pa.